kontestacja. Startujemy kontestację, witam was Kamil Cebulski. Dzisiaj mamy co? Wtorek, 27 listopada 2012 roku. I jak co tydzień o tej porze rozmawiamy z jakimś przedsiębiorcą, więc witamy jakiegoś przedsiębiorcę. Cześć, jakiś przedsiębiorca. Witam, z tej strony Michał Żuchowski. Cześć, Michale. Dzisiaj rozmawiamy z Michałem, który no prowadzi taki, może można powiedzieć, typowo internetowy biznes, czyli hosting. Nie pomyliłem się. I to jest taki specyficzny hosting, bo to jest hosting gier. Tak, czy? Dokładnie, serwerów gier. Serwerów, czyli co, jakby ktoś sobie chciał w Minecrafta pograć, to kupuje u ciebie konto za 10 zł i ma serwer. W dużym uproszczeniu tak to właśnie wygląda. A w takim mniejszym uproszczeniu? W takim mniejszym uproszczeniu? Albo nie, inaczej, jak ty mówisz ludziom, czym się zajmujesz? Jakby na przykład, nie wiem, spotykasz dziewczynę w barze, znaczy wiesz, informatyk, dziewczyna, te wszystkie żarty, nie? I się dziewczyna pyta, co robisz, to co ty odpowiadasz? No, jeżeli jest to dziewczyna w barze, to naprawdę unikam tego tematu. jest taki dowcip ostatnio mi kolega mówił, że rozmawiają informatycy o komputerach, no i jeden się wkurzył i mówił, słuchajcie, porozmawiajmy o dupach, nie? A drugi mówi, że mój dysk jest do dupy, tak? Była też wersja, jest... że Windows jest do dupy. Aha, no to teraz wszyscy się powinni śmiać. Nie, ale tak poważnie, no bo hosting gier, znaczy tych serwerów, że ma, jak nie wiem, w Counter-Strike'a by się chciało pograć, no to też takie robisz, tak? Tak, dokładnie. Okej, okay. A skąd ci się wzięła w ogóle taka niszowatość tego hostingu? Wiesz co, pomysł narodził się 7 lat temu, może trochę więcej. Jak pamiętasz, były to czasy na Ostrady za 500 zł. No ja nawet pamiętam jeszcze bardziej odległe, pamiętam. W tych czasach dostęp do internetu w Polsce był bardzo utrudniony, w związku z tym na potęgę powstawały różnego rodzaju sieci osiedlowe. Tak jest, sam taką prowadziłem. Nie wiem, czy ty pamiętasz jeszcze te sieci na tym kablu antenowym 50-ohmowym. No nie, to tutaj już byłem lepszy, bo troszeczkę skrętki, ale światłowodów było. Aha. W związku z tym była sobie taka sieć. No i ta sieć oprócz dostarczania internetu również świadczyła jakieś takie usługi typu jakieś konto pocztowe, jakaś stronka tak na serwerze, no bo skoro już ten internet był, to czemu go nie wykorzystać. No i przy okazji jakieś tam serwery gier również, do popularnej gry, na przykład Call of Duty 1, a wtedy, również Medal of Honor, Counter-Strike właśnie. Zarządzanie tymi serwerami było dosyć męczące, takie z konsoli, upierdliwe, i tworzyłem sobie narzędzia, które mi w tym pomagały. Jakieś takie panele webowe, żebym nie musiał tego robić tylko ja, ale również osoby, które te serwery sobie zażyczyły i miały czas przy nich potem siedzieć, a niekoniecznie znały się na pracy z konsolą systemu Linux. No i tak to się jakoś tak potoczyło, że w pewnym momencie zapaliła mi się żaróweczka. No, temat pewnie się będzie rozwijał, jest coraz bardziej popularny. No, może by wziąć te wszystkie narzędzia, zebrać w jakiś jeden sensowny panel i może spróbować uruchomić taki hosting. Po czym okazało się, że w tym samym roku na ten sam pomysł wpadły jeszcze ze 3 firmy, a dwie już istniały od 2 lat. Ale to się okazało dopiero już dużo, dużo później, bo szczególnie się za tym nie rozglądałem. No coś tam przeczesywałem Google, ale za dużo on wtedy nie znalazł na ten temat, więc temat był bardzo świeży i bardzo taki wtedy innowacyjny, można powiedzieć. Tak naprawdę nie do końca było wiadomo, jak to zrobić, jakie są standardy. Zagraniczne standardy były troszeczkę też dziwne, tam też się to wszystko rodziło. Dopiero powstawał w wielkich bólach. No i tak się narodził ten pomysł, no stąd się to wszystko wzięło. Jasna sprawa. No to może zdradzimy, że jak sobie zajrzycie, drodzy słuchacze, na stronę pukawka.pl. Tak? Nie pokręciłem nic.
Nie pokręciłem, czyli to taka dość zabawna nazwa tak, bo zależała na Michał ma moment. dużą pukawkę, bo to jest taka największa pukawka w Polsce, ja mógłbym tak powiedzieć, że to jest no jeden no, chyba największy tego typu serwis, tak? No w sumie tak, to jest prawda. Przez te 6 lat udało nam się rozbudować. Właśnie w tym tygodniu przekroczyliśmy 70 tysięcy kont, a byłoby pewnie ponad 100, gdyby nie regularne czyszczenie. 70 tysięcy serwerów? Nie, to są tylko konta. Znaczy konta takich indywidualnych graczy. Tak, natomiast w tej chwili grywa na tych maszynach naszych wspaniałych po 5, po 7 tysięcy ludzi na raz. Czyli chcesz powiedzieć, że na przykład teraz sobie jakieś 5 tysięcy ludzi pyka w różne gry dzięki tobie. Znaczy dzięki tobie, no kupując u ciebie usługi. Tak, tak. W tej chwili tyle osób siedzi. No to więcej jak kontestacji. Uff, nie znam statystyk kontestacji, ale jest to możliwe. No ja ci mówię, że więcej. No to może trzeba zmienić trochę tutaj profil. Okej, okay. No to wiemy czym się zajmujesz. Czyli co, po prostu z taki... Inaczej, był drogi internet, Neostradę, czy tam jakieś tam jeszcze prehistoryczne dostępy do internetu, no i chciałeś to podzielić, żeby z kolegą tańszy, żebyś miał tańszy internet, no i z tego się rozrosła sieć dostępu do internetu, a z tego dalej serwery i taka specjalizacja na gry, tak? Można by to Dokładnie. Podsumować? Mniej więcej jest to w jakimś tam uproszczeniu. Jeżeli chodzi o same serwery gier, to ta droga, tak? Bo generalnie jak poznałem system Linux lata temu, to się po prostu w nim zakochałem. W Linuxie? Tak, w Linuxie. To ja jestem zakochany w Windowsie. Aha. Bo tu wszystko chodzi, wiesz? Podłączam drukarkę, ona chodzi. A kiedyś zainstalowałem Linuxa i ta drukarka nie chodziła i nie chciała chodzić. Tak było, zainstaluj Ubuntu lub pochodne, to będzie od razu chodzić. Natomiast jak masz ochotę na bardziej hardkorową wersję... No chyba, że się teraz to już pozmieniało, bo kiedyś... Tak, to cały czas ewoluuje. To ewoluuje zdecydowanie dłużej niż dla Windows, ale w dalszym ciągu dynamicznie, tak? No dobra, ale wiesz, nie o Windowsie mamy tutaj te audycje. Ale co, nadal masz tą sieć, gdzie udostępniasz internet i nie, tak dalej? Nie. To się rozbudowało na całkiem sporą rzecz i po prostu sprzedałem to i zainwestowałem pieniążki tutaj w ten hosting serwerów G. Aha, a ten serwer to gdzie? Gdzieś w Ameryce pewnie wynajmujesz? Nie, wiesz co, to nawet nie jest serwer jeden, to jest po prostu farma serwerów. Tych serwerów to są dziesiątki sztuk. A to już aż tyle trzeba, żeby... No, tak. Że... To potrzebuje mocy obliczeniowej, tak? Tym trzeba potem zarządzać, wiesz, i to są też różne lokalizacje. No tutaj najwięcej kolokujemy w własną kolokację w Atmanie w Warszawie. Aha. Czyli jednak w Polsce. Tak, za granicą raczej słabo się płacą kolokacje, więc wynajmujemy ten sprzęt. No i tak to wygląda, no tego sprzętu jest naprawdę sporo do zarządzania, w związku z tym jest co robić. Jasna sprawa. To jest duże przedsięwzięcie, wbrew pozorom. No jak największe w Polsce, no to można by się domyśleć, w każdym razie na pewno większa kontestacja, a my co chwilę mamy problemy z serwerami. No, ale wracając do tematu. Czyli wychodzi na to, że tym przedsiębiorcą zostałeś tak przez przypadek. Czy może zawsze chciałeś gdzieś tam jakieś biznesy kręcić? To ciężko mi się było odnaleźć na etacie, wiesz? Dlatego, że a co, pracowałeś na etacie? Na etacie ciężko było. Ale pracowałeś? Gdzie pracowałeś? Co robiłeś? Co robiłem? No byłem na przykład, wiesz co, pracowałem głównie w elektronice i przy sieciach komputerowych, jako administrator w elektronice, jako tam serwisant różnego rodzaju urządzeń. Aha. To takie pogranicze oprogramowania i sprzętu, to jest coś... No to chyba całkiem sympatyczne zajęcie. Tak, tylko że to też były takie śmieszne, dziwne czasy, kiedy... No ciężko było na tych etatach, zwłaszcza ludziom młodym, tak? A co, teraz się zmieniły czasy? Powiem ci, że to się akurat chyba w ogóle nie zmieniło.
I to się chyba nigdy nie zmieni, no bo młodym zawsze jest trudniej, no bo nie mają doświadczenia jeszcze, nie? No to jest przecież normalne. Mamy futrzaka na antenie. Chodzi o pewne traktowanie, wiesz, ludzi przez przedsiębiorców, czy podejście do nich, wiesz, no. Nie może być tak, że na przykład pracujesz od 8 do 17, szef zjawia się o godzinie 11 i jeździ z tobą po całym województwie do godziny pierwszej w nocy bez jakiejkolwiek uzgodnień. Oczywiście po co masz to za 8 godzin. Aha, no to miałeś takie przygody straszne. Ale dlaczego ja nie miałem najczęściej tego typu przygody, tak. To był ten okres, na pewno jak pamiętasz, takiego najbardziej drapieżnego kapitalizmu, no i tyle. Aha. Teraz to się już troszeczkę zmieniło. I w tym momencie zachciałeś być tym prezesem, co? Wiesz co, nie miałem ambicji, żeby wyciskać z ludzi, tak? Ja po prostu chciałem robić to, co lubię, tak? I wtedy, kiedy to lubię robić, tak? A niekoniecznie, wiesz, w tej chwili nie stanowi dla mnie problemu posiedzenie do pierwszej czy do którejś tam w nocy, jeżeli widzę w tym jakiś sens, tak? Natomiast jeżeli umawiam się z kimś takim, na przykład z tobą na dzisiaj, no to jest pewnie gwarantowane. Jasne sprawa. Futrzak, co tam słychać? Tak, dobry wieczór, tak. A nie, ja dalej na zgniłym południu Niemiec siedzę. No dobrze, ale dawaj pytanie. Tak, ale ja z takim pytaniem stricte technicznym do kolegi, bo mało kto wie, jak wygląda sprawa opłat za internet, to się dzieli na trzy części. Ruch krajowy, który jest najtańszy, ruch zagraniczny, który jest ciutek droższy i ruch do tepsy, który jest najdroższy. I to wprawdzie rozumiem. I jak to teraz wygląda? Czy jeszcze giercmani naciskają na te pingi, na wielkość pingów i trzeba część tepsy kupować, czy jednak trzeba tepsę kupować? Dużo tej tepsy jeszcze trzeba kupować? Czy dużo tepsy trzeba kupować? No trzeba tej tepsy sporo kupować, tak? To jest nadal... Znaczy powiem tak, tej tepsy systematycznie spada, ale powoli spada. Tepsy oczywiście robi co może, żeby utrzymać... Ale nie wszędzie może, tak? A słuchajcie, chłopaki, a tak dla ludzi o wiedzy technicznej takiej jak moja, co to znaczy, że telekomunikacja ma jeszcze bardzo dobre łącza, ale inni ją gonią? Chodzi, wiesz co, raczej o zasięg, o ilość odbiorców, bo tak naprawdę musisz mieć... Do twojego serwisu docierają ludzie, tak jak tutaj kolega wspomniał, z trzema różnymi kanałami, tak? Za granicą, resztą Polski poza tepsą i tepsą. Aha. Kiedyś tepsa stanowiła ponad 50% ruchu. W tej chwili określiłbym to w okolicach nawet 40%. Więc jeżeli na przykład generujesz ruchu około 1 gigabita, to w tym momencie 400 megabitów to jest tepsa, tak? No tak. W takich proporcjach trzeba w tej chwili patrzeć. Kiedyś to byłoby 55% tepsy. Czyli widać, że te 15% na przestrzeni ostatnich 2-3 lat zostało wygenerowane, czy o tyle poszerzył się rynek internetu, o tyle w całej masie tepsa straciła. Ilości klientów w stosunku do 100% klientów korzystających z internetu w Polsce. Jest to jakaś mniej więcej plus minus oczywiście, ale miara. No to bardzo pozytywna informacja chyba, że tep się maleje. Wbrew pozorom tak, dlatego że tepsa no, jest tepsą. Jest droga, nie piruje się z nikim, no w sumie nie dziwię się, tak, że się nie piruje, ale jest droga, tak? Jest bardzo droga, jeżeli chodzi o w porównaniu do wszystkich innych operatorów. Jasna sprawa. Futrzak? Ja jeszcze tylko wyjaśnię, tak bardziej ogółem słuchaczy, można puszczać tepsę przez zagranicę, bo kiedyś nie można było, tepsa blokowała, była o to w ogóle afera, to zostało niejako... Natomiast w przypadku gier wtedy jest większy ping, bo jeżeli ktoś ma radio internetowe, to może sobie lecieć za granicę, przez zagranicę nie ma problemu. Natomiast w przypadku właśnie gier, kiedy ten ping jest ważny, to jednak trzeba jak najkrótszymi ścieżkami i na tym tepsa między innymi właśnie korzysta. Dobra, tyle tylko. Trzymajcie się, na razie. Dokładnie potwierdzam. Ping jest rzeczą tutaj kluczową. Zwany ping, czyli no opóźnienia sieciowe, tak? No tak, aha. Czyli dlaczego w Polsce? To zazwyczaj jest opisywane jako ping, słowem ping,
tak? Jaki jest ping gdzieś. No i te pingi za granicę, czy też po ścieżce dookoła do Tepsy przez zagranicę byłyby no, niemiłosiernie duże i w zasadzie wykluczałoby danego kontrahenta z rynku. Okej. Dobra, ale skończmy już te techniczne rzeczy, bo dziewczyny przestaną nas słuchać. I wróćmy do tej twojej historii, tak? No, czyli co, na etacie ci się nie podobało, ale w którym momencie ty pracowałeś na etacie? Kiedy już ten internet udostępniałeś? Nie, to było wcześniej, wiesz? To było wcześniej, to było, ja skończyłem technikum elektroniczne i poszedłem na studia zaoczne. Aha, i sobie w międzyczasie dorabiałeś. W tym czasie po prostu pracowałem już na normalnie pewnym etacie, próbowałem, jak pan by przekazał, tak? Jeszcze młody, nieopierzony, dość głupi, nie bardzo wiedzący, co się dzieje. O co chodzi, tak? A to jakie miałeś pomysły na biznes pierwsze? Czy to był ten pierwszy pomysł? Wiesz co, pomysłów to człowiek ma zawsze dużo, tak? Natomiast czy myśli stricte biznesowo od samego początku, wie, że chce być przedsiębiorcą? To raczej nie, no bo... No? To nie wiem, co mam w tym momencie powiedzieć, trochę się zapowietrzyłem. Nie, po prostu mam pomysły, raczej to są pomysły na jakieś życie, wiesz, na to, co robić w życiu. Ale próbowałeś jakieś realizować, czy po prostu dopiero ten... Nie, pierwszym pomysłem to była ta sieć, bo ta sieć to była taka właśnie, taki rozwój komercyjny bardziej, tak? Żeby dostarczyć ludziom dość tani i fajny internet, skoro są ku temu możliwości i jest ewidentna nisza rynkowa, a pojawili się operatorzy, którzy mogą ten internet dość tani, dość duży, wtedy tanio, tak, ale w dużych wolumenach dostarczyć, więc można to po prostu podzielić i jeszcze coś z tego mieć. To przez jakiś czas sobie funkcjonowało, no ale później niestety przestało mieć już rację bytu. No bo się konkurencji narobiło tyle, że no po prostu no, trzeba by przy tym siedzieć chyba na stole. Nie, raczej agregacja, duzi, tak, to musiało się agregować. Moja sieć też została zagregowana do większej struktury, która od razu i telewizję, i telefonię, i wszystko naraz udostępnia, tak? Bo to jest już pewien standard. No i operatorzy nie byli w stanie tego udostępnić. Nie wiem, czy wiesz, ja nadal prowadzę taką małą firmkę. Mam dwóch sąsiadów, którym dostarczam internet. No, w takiej skali to pewnie tak, bo ja miałem tam setki klientów. A ile miałeś setki? Znaczy co, 100, 200 czy 900? Nie, to było bliżej 200. Bliżej 200, no to nie, no do takiej skali to ja nigdy nie osiągnąłem. Ale kiedyś miałem trzech sąsiadów. Także wiesz, to w ten sposób. Jeżeli chodzi o taką kwestię przedsiębiorczości i nauki tej przedsiębiorczości, to rzeczywiście podczas prowadzenia tej sieci, tak tutaj. No wgryzłem się w te wszystkie tematy i zacząłem myśleć, wiesz, jak przedsiębiorca. No ale na początku też no, budowałeś u siebie serwerownię, a teraz nie chciałbyś mieć serwerów u siebie? Jakieś łącze sobie podłączyć i administrować tym? Powiem ci, że tak. Oczywiście jak pewnie większość ludzi w tej branży, człowiek chciałby mieć jakieś serwerki u siebie, postawić i w ogóle. Problem jest w kosztach, żeby zbudować taką serwerownię. Nawet sensownego, takiego mocnego poziomu tier 2, który gwarantuje już w miarę dużą niezawodność, to są bardzo duże nakłady pieniężne. Takie naprawdę duże. I tego w zasadzie mały przedsiębiorca nie jest w stanie udźwignąć. I to jest inwestycja na długie lata. Dlatego w tej sytuacji dużo bardziej opłaca się po prostu wynajmować powierzchnię w jakiejś serwerowni, tak? I tam podłączyć sobie operatorów, jaki się chce, korzystać, płacić po prostu za tą infrastrukturę, tak? Jako usługę. No i to ma ręce i nogi. Zwłaszcza, że chyba wtedy nie jesteś uwiązany do jednego miejsca, nie? Tylko sobie możesz prowadzić w sumie firmę z dowolnego miejsca na świecie. To tak czy inaczej, mniej więcej by tak wyglądało, bo tak czy inaczej jakiś serwis do tych serwerów musisz zapewnić. Czyli mieszkając w innym mieście, a mając serwery w innym mieście, to też musisz mieć tam na miejscu kogoś, kto będzie w stanie wymienić uszkodzone dysk, ustawić nowy serwer. No tak, ale jak teraz wynajmujesz, no to cię takie rzeczy cię nie obchodzą, nie? Tylko sobie jedziesz... Nie, obchodzą, ponieważ ten, kto to wynajmuje, to on tych typu usług nie świadczy, tak? To albo wsiadasz w samochód i jedziesz samemu i robisz to, albo przez pół Polski, tak? Albo masz kogoś na miejscu,
Czego to po prostu prosisz, ktoś mi płacisz, tak, jakiś serwis, tak? A czyli tylko po prostu zanosisz swój sprzęt do serwerowni. To jest określane miarem słowa kolokacja. Tak jest. Twoje własne serwery są stawiane, twój własny sprzęt, twoje własne switche, no całą infrastrukturę. Jasna sprawa. Tak? Jest szafa, jedna, druga, trzecia, masz tam swoje serwery, masz to wszystko zrobione, uporządkowane i ktoś tym musi fizycznie, wiesz, tym się da wszystkim zdalnie zarządzać, no ale są też ograniczenia, tak? Czasami coś trzeba zrobić fizycznie już. Rzadko, bo rzadko, ale trzeba. Aha, w ten sposób. A nie myślałeś, żeby to po prostu wynająć, no cały serwer wynająć, a nie tylko kolokować? Wiesz, kolokacja ma też swoje zalety, bo wynajem wychodzi po prostu drożej. Kolokacja wychodzi taniej. Wiesz co, ja miałem takiego kolegę tutaj, wrócimy, zresztą mogę powiedzieć historię. On chciał sprowadzić do Polski, bo wyjechał sobie do roboty do Irlandii i tam taka wielka firma hostingowa była, która no w zasadzie no była pierwszą albo drugą w Irlandii firmą hostingową na Karaibach, te też mieli bardzo duży rynek, no i chcieli do Polski wejść, tak, to były czasy, kiedy do Unii Europejskiej wchodziliśmy i nie weszli w końcu, no bo jak notariusz kazał dać temu właścicielowi tej firmy zgodę rady nadzorczej, a był i właścicielem, i w zarządzie, i radą nadzorczą, no to jak u notariusza zaczęły się takie durne problemy proceduralne, to jednak nie weszli do Polski. No ale co on mi opowiadał, kiedy ja jeszcze wtedy prowadziłem sprzedaż przez internet, to on mi opowiadał, że mają takie mądre skrzynki tam u siebie, takie serwery, i testowali sprawność tego w ten sposób, że z jakiegoś działa czołgowego strzelili do takiej wielkiej szafy, a z tej szafy był puszczony streaming jak jakiegoś filmu, no. I nawet to przestrzelenie przez czołg nie spowodowało, że to przestało działać. Nadal chodziło. Po prostu jakoś te dyski twarde, wiesz, tak były poumieszczane, że jak się jeden zniszczy, to zawsze jest kopia zapasowa, wiesz, w miejscu przeciwległym, czy coś takiego. Takie cuda nawet były. No to może jakbyś taką jedną szafę sobie kupił i ktoś by to wynajmował, no to nie wiem. No nie chcę ci doradzać, bo wiesz, nie znam się na tych technicznych rzeczach. No ale do czego mówię, no bo zaczęliśmy naszą znajomość taką bardzo szybką, no z tego, że jednak będziesz chciał się wyprowadzać z tego kraju. Znaczy wiesz co, może inaczej, nie do końca fizycznie się wyprowadzać. Artykuł, który napisałeś, tak jak ci napisałem w mailu, no dokładnie trafił w samo sedno. Myślę, że nie tylko tego, co ja myślę, ale cała rzesza ludzi. Ludzi przedsiębiorczych, ludzi posługujących się jakąś elementarną logiką. No absurdy w tym kraju są już tak duże, tak przerażają już swoją absurdalnością, że no gdzieś człowieku powinien się coś pęka i ma dość, i ma ochotę po prostu zarejestrować i przenieść przynajmniej podatkowo, tak, organizacyjnie jakoś, nadzorczo, tak, biznes w miejsce, gdzie będzie traktowany jak człowiek, który wytwarza jakieś dobro, który jest jakimś dobrem narodowym, ponieważ no to właśnie przedsiębiorcy wytwarzają to, z czego później naród żyje, a w tych firmach to się wytwarza ci ludzie, no pracownicy oczywiście, tak, oni są zorganizowani, to przedsiębiorca ponosi po całe ryzyko. Ale to ty też miałeś jakieś takie niefajne doświadczenia jak ja, no bo ja takie mam co tydzień w zasadzie. No oczywiście, że tak. Opowiedz, co coś takiego hardkorowego z życia. Wiesz co, nie chce mi się, naprawdę nie chce mi się. Znaczy, ale co, jakieś kary dostałeś? Słucham? Dostałeś jakieś kary? Nie, na szczęście kar nie dostałem. Ale... Czyli dałeś łapówkę? Nie, łapówki nie dałem, wiesz co, bo staram się jednak generalnie co do złotóweczki wszystko w terminach opłacać, być taki skrupulatny i tak dalej. No dobrze, no trzeba w terminach opłacać. Ale chciałbym czasami być też w urzędzie czy gdzie indziej potraktowany w jakiś normalny sposób, tak? Z jakąś taką życzliwością. Wiesz co, to nawet nie chodzi o tych ludzi, którzy siedzą tam. I się uśmiechając za okienka. Tu chodzi o
O całość. O całość, tak. Jest to ta godzina, którą tutaj rozmawiamy, to byłoby za mało, żeby to wszystko opowiedzieć. No to ja zaraz cię i tak będę Ja męczył. tylko mówię to bardzo, bardzo celnie. Pokazał tylko wycinek rzeczywistości. Ale wiesz, w tym, że ja mam też sygnały od znajomych, którzy wyemigrowali, że tam rzeczywiście jest troszeczkę normalniej pod kilkoma względami, tak? No oczywiście nie pod wszystkimi, ale między innymi właśnie pod takimi, że nie jesteś, nie wiem, wrogiem publicznym, że nikt cię nie podejrzewa o to, że coś kradniesz, że nie tak robisz, że na pewno chcesz oszukać, a już wiesz, no nie wspomnę o tym, żeby ktokolwiek podziękował ci za to, że płacisz podatki tu, że je płacisz terminowo i że dzięki nim coś dobrego się dzieje. To jest taka, że płacisz te podatki, no sobie prosta sprawa. No, miałeś okazję korzystać z usług służby publicznej, którą oferuje nasze państwo przymusowej, typu policja? No dwa razy miałem taką możliwość. Jasne. I nawet jedna była pozytywna, wiesz? Jedna była pozytywna taka historia, ale... Udało się, tak? Coś zrobić. Tak, ale reszta to raczej straszne. Więc właśnie, jest to przeżycie dość straszne. Wiesz, nie mówię, że tam nie pracują fajni, dobrzy ludzie, tak? Bo tacy są wszędzie. Znajdzie się, ale ta instytucja po prostu mnie rozbraja. No. No to zaraz o twoich przygodach z policją porozmawiamy, bo mówisz, ale słuchaj, no mówisz, bo miałeś przygodę. Prosta sprawa, no większość jakichś tematów kradzieży czy czegoś jest grzecznie umarzana, no nikt się tym nie zajmie, tak? Nawet jeżeli się zajmą, mu się po prostu nie chce. No ale co, można mnożyć, ale tak? Co, ukradli ci coś i tak nie za dobrze się zajęli? No słuchaj, nawet jak tą sieć prowadziłem, tak? No. Na własną rękę wykryłem sprawcę, dopiero wiele lat później. Okazał się to jeden z instalatorów, który okazał się później uzależniony od alkoholu i potrzebował pieniędzy. Dobrze się z tym krył. No i ginęły urządzenia z sieci, tak? Ginęły. Policja oczywiście ręce umywała, tak? Raz poprosiłem znajomego, który miał znajomego i tak dalej, to przyjechali, zdjęli odciski, daktyloskopia, te sprawy. Ale z tym nic się nie stało, wiesz, oni nawet nie pobrali odcisków od moich pracowników. Oni po prostu zrobili chyba pro forma. Okay. Prawdopodobnie człowiek byłby kupiony od razu, byłby wiadomo, to ty okradasz, to ty. To nie jest przyjemne, wiesz, słuchasz od klientów, że nagle o godzinie 23 buch poleciał. Nie ma gdzieś jakiegoś urządzenia aktywnego i iluś tam klientów jest przez całą noc odciętych od sieci, tak? Dopiero na drugi dzień rano dowiadomiłem się, że nie ma tego urządzenia, że jest jakiś problem, no i że trzeba tam to pojechać i wymienić, tak? Jasna sprawa. A to ja ci za chwilę opowiem, jaką ja miałem przygodę odnośnie kradzieży, ale na razie mamy Jacka na antenie. Cześć. Cześć. Ja mam dwa bardzo konkretne pytania do gościa. Czy może ze swoim biznesem chciałbyś konkurować? Nie wiem, tak mi się wydaje, jak przed chwilą sobie zobaczyłem twoją stronę, to jak mówisz o tym, jaką mocą jesteś w stanie dysponować, to może chciałbyś konkurować z taką platformą na przykład jak Steam. Bo na razie Steam, jeżeli chodzi o przynajmniej o polski rynek, to jest bezkonkurencyjny. No jest to prawda ta platforma Origin, no ale to jest dedykowany przez dystrybutora gier ta platforma, a Steam jak na razie nie ma żadnego konkurenta. Z tego co ty mówisz, to dysponujesz taką mocą, żeby, że tak powiem, chociażby część z tego tortu sobie wykroić, czy że tak powiem nie masz takich ambicji. A drugie pytanie, to może na dwa później odpowiem na raz. A drugie pytanie jest takie, no z twojej strony jakby ciężko wywnioskować, jaki procent twoich klientów to są klienci indywidualni, a jaki procent to są klienci biznesowi, bo jakoś tak ciężko mi uwierzyć, że z tych jakichś tam Jasiów, Kołowalskich, którzy chcą sobie w Minecrafta pograć, jesteś w stanie się utrzymać, no to jest dosyć niewiarygodne. Nie wiem, może ja się nie znam na tym biznesie, no raczej na pewno się nie znam, tak, ale no ciężko mi uwierzyć, że 70 tysięcy osób czy więcej płaci ci tylko za granie w Minecrafta, no. To już odpowiadam, pytanie jak najbardziej celne, może zacznę od końca, bo będzie to prościej. 90, powiedziałbym nawet 7 czy więcej procent są to klienci indywidualni. I... No to szacun. Tak, po prostu ludzie chcą się spotykać, chcą wspólnie grać, a tego typu usługi im na to po prostu pozwalają. I
No, przyjemnie jest pograć, wiesz, wspólnie w Minecrafta, nie w Counter-Strike'a, czy też w inne gry, które mają serwery dedykowane do trybu multiplayer. Jest to fajna rzecz, tak? Ludzie to lubią robić, no. I żeby było śmieszniej, jest jeszcze kilka polskich firm, z czego powiedzmy ze dwie, trzy, które jeszcze robią to na jako takim poziomie, tak? Więc nie jestem tutaj jedyny w tym zakresie, czyli nie jesteśmy, no bo sam tego nie robię. Mhm. Nie ogarnę tego już samodzielnie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tutaj takiej platformy dystrybucji gier, tak? To jest troszeczkę zupełnie inna dziedzina. Halo? Tak, słyszymy cię, dawaj. Jest to troszeczkę inna zupełnie dziedzina, bo Steam to jest no po pierwsze dystrybucja cyfrowa gier, tak? czyli ściągamy tą grę sobie z internetu i dwa jest to, możemy ją tam zakupić, dwa jest to też funkcja społecznościowa, ponieważ tam mamy tą kwestię komunikacji, komunikator tak wbudowany, jakieś grupy społecznościowe i tak dalej. Myślę, że no konkurencja, próba konkurencji tutaj ze Steamem to byłoby delikatnie rzecz mówiąc z motyką na słońce. Raczej by się nie przyjęło. Nie widzę tutaj możliwości, żeby wejść na to jakoś mocniej. No ale co, to nie możesz do swojego serwisu opcji sprzedaży gier dać online? Wiesz co, miałem. Tylko że problem z grami jest tego typu, że trzeba zamrozić na bardzo duży okres, bardzo dużo pieniążków i one się będą bardzo powoli rozmnażały. Ale dlaczego? A nie możesz tak zrobić, że jak ludzie zapłacą, to se ściągną? No tak, ale ty musisz najpierw te gry zakupić od kogoś, tak? Ty musisz mieć, bo one są w postaci kluczy cyfrowych. Ty musisz mieć te klucze już w bazie danych. Musisz je najpierw kupić. Aha, a nie możesz uzyskać je... W ten sposób, że jak będę miał zamówienie, to ja się zwrócę do dostawcy. Nie, dostawca ci mówi, kup partię, minimum 100 sztuk jakichś kluczy, zamroź parę tysięcy złotych, no a potem przez kilka miesięcy będzie się to rozmnażało. To ja w tym momencie rzeczywiście wolę zainwestować to w usługi, tak? W jakiś sprzęt, stworzyć jakąś dodatkową usługę, która mi się troszeczkę lepiej zwróci niż handel samymi grami. Jasna sprawa. No ten rynek jest bardzo też konkurencyjny. Tutaj są firmy z kapitałem zagranicznym, nie płacące VAT-u i obniżające te ceny bardzo, bardzo mocno, tak? Zaczynasz na Allegro. A ty płacisz VAT? Oczywiście, że tak, 100%. Ale dlaczego płacisz VAT? Przecież też się możesz zrobić firmą bezVAT-ową. I taki mam mniej więcej chyba powoli plan, wiesz, zaczynam się nad tym coraz to poważnie zastanawiać, stąd też mój mail do ciebie, bo prawdopodobnie mam w tej kwestii jakieś możliwości, widzę, że tak dość sprytnie biegniesz w temat tej Anglii. No może nawet nie tylko ten, ale do tego wrócimy, bo jeszcze Jacka mamy na antenie. Mam jeszcze trzecie pytanie, tak się właśnie teraz zastanawiałem i w sumie chyba nikomu z takich, bo ja uważam twój biznes za, no można powiedzieć, za taki już biznes, od którego można odcinać jakieś benefity, tak? To już nie jest etap początkującej firmy. Mhm. I moje pytanie jest właśnie związane z tym, jakbyś mógł, bo zawsze środowisko jakby internetu jest tego typu, że przedsiębiorcom takim działającym głównie w sieci jest bardzo ciężko na takim wczesnym etapie wskazać swoją konkurencję. A ty jakbyś mógł z nazwy wskazać swoją konkurencję bądź ludzi, o których byś mógł powiedzieć, że no fajnie by było, jakby ich na rynku nie było, tak? Bo wówczas ty byś mógł wejść na jakąś tam półkę, a na razie no nie możesz tego zrobić. I to jest takie moje ostatnie pytanie. Dzięki za odpowiedzi. Przestawiam się na odsłuch. Znaczy Jacku, no tu cię rozczaruję, dlatego że nie mam zwyczaju i nie będę mówił ani dobrze, ani... Znaczy dobrze, no w zasadzie, jeżeli już mam mówić o konkurencji, to tylko dobrze, tak? Natomiast nie będę wskazywał firm, które są tutaj bezpośrednio konkurencją, raz już z przyczyn oczywistych. Żeby ich nie reklamować, prawda? No dokładnie, ale zresztą nawet nie o to chodzi, bo bym musiał to powiedzieć o nich w jakimś złym kontekście, a nie chciałbym, dlatego że wbrew... Albo w dobrym. To my się znamy i współpracujemy bardzo często, tak? Na przykład likwidujemy wspólnie zagrożenia, bo są ataki na serwery, wychodzą, okazują się jakieś dziury, to wspólnie pracujemy nad jakimiś filtrami na firewallach, żeby te dziury załatać.
Czasami oni mają gdzieś dostęp do jakichś dodatkowych usług, albo czasami ja. No to sobie, że tak powiem, pomagamy załatwić te usługi. Więc to i tyle, tak. Natomiast rzeczywiście, no tak jak w hostingu www jest takie zjawisko tak zwanego, tak również tutaj w hostingu serwerów gier, w zasadzie w każdym hostingu prawie, znajdziemy takie zjawisko tak zwanego dziecięcego hostingu, tak, czyli wchodzi młody człowiek, lat naście albo dopiero co 10, tak, czy 20, raczej, to no i próbuje coś tam rzeźbić, zrobi ładną stronę, no a następnie no te usługi nie mają odzwierciedlenia jakościowego ani zaplecza, ani też doświadczenia w stosunku do tego, co ta strona mówi, tak. No, a młodzież, która jest rzeczywiście tutaj głównie klientelą tej branży, no, bardzo łatwo wierzy w tego typu rzeczy. Oni dopiero później dorastają, że bardzo często cena równa się jakoś, bo ta cena z czegoś po prostu wynika. No i tak jak w każdej branży jest to jakiś tam psuj rynku, aczkolwiek przestaliśmy się już tym przejmować, dlatego że takie zjawisko jest wszędzie, było, jest, będzie. Ci klienci zawsze gdzieś tam potem trafiają do mojej, tudzież do jednej, dwóch, trzech firm, które tą jakość trzymają, prędzej czy później, tak, bo się zawiodą, no, siłą rzeczy. A tamten człowiek albo mu się udaje, albo nie, no. Okej. Okay. Startuje, albo pogrzebie tego trupa, albo nabierze doświadczenie i zrobi z tego coś konkretnego, tak. Ważne, że mu się chce. Dokładnie. A ja chciałbym wrócić do tych podatków, no bo według mnie, jeżeli 97% powiedzmy klientów to są osoby fizyczne, no to kazać płacić im VAT, no to według mnie powinno, jest przestępstwem. Pewnie masz rację, ale tak jak się napisałem, w tym kraju człowiek zaczyna się już bać własnego cienia, tak? Ponieważ jak czyta różnego rodzaju, no co tu dużo cytować, tak? No słynna sprawa Kluski, tak? To po prostu widać, co się dzieje, widać, że wiele rzeczy ma podłoże bardziej polityczne niż zdroworozsądkowe i to jest chyba pewien problem, tak? No, ale wiesz, tym... słuchaj, no nie porównujmy Kluski do siebie, bo to jednak, wiesz, 5-0 chyba większy biznes, nie? Oczywiście, że ale, tak. Ale słuchaj, no, ale poczekaj, bo ja... Będzie identyczny, ale, tak? Ale Michale... Był na dużo większą skalę. Jasne, ale Michale, ja... Mnie ten kraj wkurza, ale ja mam ku temu argumenty, bo mnie to wkurza na co dzień i to przeżyję wielokrotnie karany i tak dalej, nie? No ale ty się tak boisz, że tak powiem, no... bazując na pieniądz taki trochę, bazując na czyichś doświadczeniach, a nie na swoich, więc inaczej, nie martwisz się na zapas może? Wiesz co, życie mnie nauczyło troszeczkę martwienia na zapas. Tak, oczywiście, martwię się na zapas. Może dlatego, że jestem w stanie rozpoznać pewne zagrożenia dużo wcześniej, to udaje mi się ich uniknąć, tak? Natomiast fakt faktem, że mam już dość. I mam ochotę przenieść, zarejestrować spółkę w Wielkiej Brytanii, tam zapłacić podatki i tyle. No to może być trochę trudne, żeby tam zapłacić podatki. Bo słuchaj, nawet jakbyś sobie tam założył firmę, ale mieszkasz w Polsce, to tam jest powiedzmy zwolnione 3000 zł miesięcznie takiego dochodu, zwolnione z podatku w ogóle, że to ta tam, no biedota tyle zarabia, nie? No to tam nie zapłacisz podatku, ale od tego musisz zapłacić 19% u nas w Polsce, jeżeli mieszkasz w Polsce, nie? Więc nawet jak masz tam firmę, to te dochodowe podatki płacisz po polskiemu. To nie do końca, bo to jest na tej zasadzie też, że tak jak ja się orientowałem, że jeżeli świadczysz usługi za granicą, a część sprzętu mam za granicą, tak, i tam jest miejsce świadczenia usługi, tak jest. To od tego rzeczywiście klienci nie powinni płacić VAT-u, natomiast pewnie niebawem dojrzejemy do zrobienia tego systemu, który będzie jakoś tak wyłapywał, którzy klienci korzystają z usług tutaj, którzy tam. To jest troszkę bardziej skomplikowana sytuacja, bo istnieje coś takiego wirtualny portfel i po prostu jest nam bardzo ciężko w sposób jasny i klarowny podzielić te wpłaty, które są na serwery w Niemczech i te, które są na serwery w Polsce. Dlatego, że najpierw następuje zakup wirtualnych punktów, a dopiero później za nie można wykupić u nas usługi. A u nas opodatkowane jest zakup wirtualnych punktów, a nie
płatność. Dalsze podzlecanie, jasna sprawa. No to ale no to słuchaj, ale to jest bardzo prosto ten VAT rozwiązać. Mianowicie tworzysz sobie spółkę, nawet w Polsce, i kiedy się zbliży do takiego limitu wejścia w VAT, w Polsce 150 tysięcy złotych, a w Anglii no prawie 400 tysięcy złotych, bo chyba 70 tysięcy funtów czy coś takiego, no to po prostu no potem tworzysz drugą, trzecią, piątą i nigdy nie wejdziesz w VAT. Powiedzmy, że Minecrafta rozliczasz spółką Pukawa Minecraft spółka ZO, a inne gry rozliczasz z inną spółką, tak? No, to tych spółek trochę musiałoby być. No, troszeczkę by musiało być, dlatego może lepiej w Anglii to zrobić, nie? Tam to jest znacznie ciekawsze, nie? bo ten limit jest... optymalizacji podatkowej, nie? No tak, ale wiesz, no opłaca się, bo sobie wyobraź, że sprzedawałbyś no 23% powiedzmy drożej wszystkie produkty, no bo to de facto drożej o taką kwotę będziesz sprzedawał, jeżeli nie będziesz płacił VAT-u. Zgadza się, no byłyby te pieniążki na powiększenie inwestycji, tak? Na szerszy rozwój. Ty już od razu na inwestycje, na przepicie, na konsumpcję, wiesz, na wycieczkę do ciepłych krajów. To z pewnością. Jakiś procent pewnie by się znalazł. Natomiast drugie pytanie w tym momencie jest takie. Co robi w tym momencie Urząd Skarbowy? No Urząd Skarbowy nic nie robi, bo nic nie może. No, teoretycznie nic nie może. Z drugiej strony... Wiesz dobrze, tak jak ja, że zawsze jakiegoś kija znajdą, milion kontroli, no bo zacząłeś kombinować, tak? Dopóki płaciłeś grzecznie wszystkie podatki i VAT i siedziałeś i się nie odzywałeś, okej. Okay. A w tym momencie, jak się wyprowadzasz do Anglii w całości i mówisz, dziękuję, Rzeczypospolita, ja mam dość, zapłaciłem za wasze marne usługi takie pieniądze, że mam już tego po prostu powyżej uszu, takich usług za takie podatki, i moja firma jest w tym momencie gdzie indziej, no to czapka z daszkiem, tak? Tam sobie robię te optymalizacje podatkowe, tak jak mówisz, i podejrzewam, że specjalnego nalotu i jakiegoś celowego szukania haka nie będzie. No nie będzie. Na pewno. To ci mogę zagwarantować, zresztą na pewno miałeś. No nie, no raczej nie będzie, aczkolwiek no ja tam działam dopiero kilka miesięcy, prawda, więc no nie jestem jakąś no taką osobą. By wiesz, osobą. Szukali, tak? Nie no. Znaleźliby wzajemnie wykluczający się przepis. No ale słuchaj, powiedzmy, że... wszystkie sprawy w NSA, to twojej firmy już nie ma. Ale wiesz, Michale, byłeś na pewno na jakichś, nie wiem, szkoleniach w Polsce, nie? Takich, no że się zbiera 50 ludzi takich przedsiębiorczych, nie? No i właśnie tam były, no to jak zapytasz tych ludzi, czy znacie jakieś takie negatywne objawy działania Urzędu Skarbowego, nie? No to chyba każdy zna jakąś historię, gdzie ktoś tam coś tam wykończył ten Urząd Skarbowy, nie? No, a to tam pojechaliśmy do tej Anglii, no i rzuciłem takie pytanie, czy tutaj Urząd Skarbowy, czy tam urzędy zniszczyły jakąś firmę i sobie nikt nawet nie potrafił przypomnieć, wiesz, no, żadnego przypadku. No jest... w takich sprawach, tak? No też w takich sprawach. Ale wiesz, ja tylko mogę na razie dedukować tylko na opowieściach innych, no. Aczkolwiek... Wiesz co, no tak jak rozmawiam, no nie jesteś jedyną osobą, którą znam, która tam prowadzi biznes w mniejszym, większym stopniu. Żyje, pracuje. Wszyscy przyjeżdżają z banalem takim, wiesz, na twarzy dookoła, mówią, Michał, tego się nie da porównać, mówią. Tam żyje się. A dlaczego nie chcesz wyjechać fizycznie? Bo ja zamierzam wyjechać fizycznie. Mam tu rodzinę, mam tutaj mieszkanie na kredyt. No generalnie zapuściłem korzenie, no stara dupa jestem. No, i tak właśnie. Już ciężko mi te korzenie tam wyprowadzić, ale te wirtualne korzenie tam bym bardzo chętnie tam wyprowadził, tak? Gdziebym tam je zapuścił, tam bym się rozliczał. I do widzenia, tak? Tak, to jest możliwe. Słuchaj, tak sobie właśnie teraz pomyślałem, że te banki dają tak łatwo kredyt hipoteczny, no bo im więcej dadzą, tym więcej Polaków zostanie w kraju, tak sobie pomyślałem. Nie dają łatwo. Uwierz mi, że to były ja gdyby nie żona, to zapomnisz o kredycie hipotecznym. Ale kto go spłaca regularnie, kto tak naprawdę ma fizyczną zdolność kredytową, no przecież nie żona. A no to mój drogi, to jak się zgłosisz do naszego skoku, który zakładamy, który za rok czy półtora, no to będziemy naprawdę porządnie liczyć zdolność kredytową. Przynajmniej tak nam się wydaje. Ja byłem bez zdolności kredytowej. Widzisz, mam takiego znajomego. A wiesz, jaka jest definicja zdolności kredytowej?
polskich bankach? Nawet nie chcę wiedzieć. Ilość zapłaconego podatku dochodowego. No. Widzisz, miałem taki okres przez rok czasu, kiedy zakupiłem dużo sprzętu. I wtedy papierowo wyszło na minus. Tak jest. No kuźwa, no musiało wyjść na minus, tak? No nie musiało, dlaczego? Przecież amortyzujesz sprzęt. No nie no, owszem, amortyzuję, no ale generalnie wyszło jakoś tak dziwnie, że wyszło trochę na minus, tak? Następny rok, było już widać efekty. Pach, fajny wzrost. Wzięto mi 2 lata. Sprawdzano. No. Okazało się, że kredyt dostaliśmy koło banku, który brał rok, no. Które brały 2 lata, no to nie, pański biznes, gdzie tam, pan to w ogóle jest niepoważny człowiek, gdzie pan to przychodzi do nas. Panie, no matko jedyna, jeżeli nie ja, no to kto w tym kraju ma dostawać kredyty, tak? No ładnie, ładnie, ale jednak się dało, jakoś tak bank zmienić, coś takiego, żonę ze zdolnością kredytową wziąć i można kredyt dostać. To była też śmieszna historia, bo człowiek, który w banku, w którym ja jestem, załatwia leasingi, zna z kolei fajnego doradcę, który po prostu mi ten kredyt załatwił, tak, on go wychodził, tak. No i tu się przydają doradcy kredytowi. Okej, moi drodzy, słuchajcie kontestacji 222-195-321, bądź na Skype'ie kontestacja.com, zadzwońcie i może włączcie się do dyskusji. A dzisiaj rozmawiamy z Michałem i tak rozmawiamy jak dwóch informatyków o biznesach informatycznych, tak? Bo ale Michał wydaje mi się, hosting prowadzi. No? Że ci tak wejdę w słowo, bo... Tak pytałeś się mnie z grubsza mniej więcej, na czym ten biznes polega i o co tutaj chodzi. Aha. Ale no właśnie, tutaj no, pytanie do słuchaczy. Jeżeli macie jakieś pytania no, bardziej szczegółowe, to jest świetna okazja, chętnie odpowiem. Tylko nie otwarte dyski. Tylko nie otwarte dyski. Okej, dzwońcie, moi drodzy, jak macie ochotę. Ale wracając do tych moich pytań. Powiedziałem ci, że ci opowiem, jak to było u mnie z jednym przypadkiem, prawda, policji. To wyobraź sobie, że miałem taką fajną antenę CB przy samochodzie. No i okazało się, że pewnego dnia czy nocy, no nocy, bo to już była druga w nocy, żona skądś wracała i zobaczyła na drugim samochodzie, że tej anteny nie ma. Nie? No i ja mówię, to idziemy spać. A żona mówi, żeby to zgłosić na policję. No i żeśmy zgłosili. Przyjechali nawet bardzo szybko, prawda, bo nie mieli w nocy co robić. I wyobraź sobie, że o godzinie 2 w nocy budzili specjalnych techników z łóżka, którzy przyjechali, tacy zaspani i właśnie majtali tym proszkiem po samochodzie. I wzięli jakieś odciski palców. I następnie mówię im, że no... Taka antena, no to kosztuje 600 zł, a oni mi nie chcieli to wpisać do protokołu, mówiąc, że tylko 50 zł. No bo oni sobie myślą, że jak ktoś kradnie antenę, no to on kradnie tylko antenę, która kosztuje na przykład 200 zł, prawda? A nie kradnie tej robocizny, która jest potrzebna na przykręcenie tej anteny, prawda? Więc no to tak troszeczkę było, ale no po prostu jaja były nie z tej ziemi, ale się, jakbym wiedział, że oni będą specjalnie kogoś budzić po to, żeby, wiesz, przyjechał tym proszkiem, pomerdał, nie? No to bym tego nie zgłaszał, albo bym zgłosił na drugi dzień, ale żona chciała zgłosić do ubezpieczenia, odzyskaliśmy pieniądze, no i tyle, taka cała przygoda, więc to chyba... Aż zadziałali, można by powiedzieć, aż za dobrze w tym przypadku. No ale to też... No a co, znaleźli? Gdzie tam. To jakieś, wiesz, gówniarze sobie urwały, rzuciły potem pewnie gdzie w krzaki. No po co komu antena taka, nie? Kawał druta, no. W takim przypadku ciężko rzeczywiście ich tam obwiniać, także, że nie znaleźli, ale skuteczność naszej policji... A tobie to coś ukradli, że ci nie znaleźli? No, rzuciłem ci przykład z tymi urządzeniami aktywnymi na sieci. Aha, no tak. A, ja też miałem taki, słuchaj, czy ty też tak miałeś, bo koledzy, którzy też montowali internet w takich firmach jak twoja, tylko że u mnie w mieście, to oni robili tak, jak była burza, to chodzili sobie, no musieli podczas burzy to robić, nie, więc trochę zmokli, ale szli sobie na klatkę,
wyłączali switch od prądu, nagle cały blok nie ma internetu. No i zgłaszają szkody. No i jedziemy naprawić, no i sobie brali kartę sieciową, wymieniali kartę sieciową i brali 20 zł za wymianę, a potem włączali kabel do switcha, no i że już naprawione. I potem tą samą kartę, co miał pierwszy gość, wsadzali do drugiego, potem z drugiego do trzeciego i u każdego wymieniali kartę sieciową i tak mówią, że sobie mogą 300-400 zł zarobić w ciągu dnia. No, ty też miałeś takie przypadki? Nie. Zobacz, jaka ta kreatywność. I słuchajcie, i ludzie myślą, że to kreatywność, że to brakuje w Polsce kreatywności i innowacji. A tutaj tacy są ludzie kreatywni. Ja uważam wręcz przeciwnie, że ta kreatywność nas trochę zabija, bo niekiedy te pomysły, no to są aż tak zbzikowane, że aż nierealne. Ale mamy Marcina na antenie. Cześć Marcinie. No dobry wieczór panowie. Cześć Michale. Cześć Kamil. Cześć. No więc dobrze, no to się trzeci informatyk podłączył teraz. To teraz już w ogóle możecie wyłączyć, bo nudno będzie. Nie, pierwsze będzie nieinformatyczne pytanie do Michała. W jaki sposób pozyskuje klientów? No bo kilka tysięcy osób pozyskać, no to albo to jest po prostu referencja. 70 tysięcy. No właśnie, no przepraszam. 70. 70 tysięcy, to albo to referencje od tych, którzy już byli i sprawdzili, im się podobało, no ale to straszna ilość by była, no to musiałoby się jakoś tak kilka lat chyba propagować. To jest pierwsze pytanie, a drugie no to już techniczne, jak wybierasz kolokację do tych serwerów, ponieważ no jesteśmy w Polsce, tak, powiedzmy, że gro tych użytkowników masz polskich, podejrzewam. No ale powiedzmy z Rzeszowa do Szczecina to jest kawałek drogi, jeszcze jak przy okazji to przejdzie sobie przez kilkanaście hopów. I dodatkowo jeszcze, nie daj Boże, stepsy na przykład do Meti i tak dalej, no to się może okazać, że bierzecie pod uwagę ping, ale ping to nie jest do końca miarodajne źródło. Natomiast zostawmy ten ping, niech będzie ten ping, będzie około jednej sekundy, czyli 1000 milisekund, to jest dosyć sporo. To już nie ma, że jakąkolwiek grę powyżej 100, to już powyżej 40. No, właśnie, no tak, bo to voice jest, nie? No to voice jest i wideo, no to tam wiadomo, że i jitter jest i dosyć istotny, ale to może za bardzo technicznie. Także no pozyskiwanie klientów i kolokacje jak wybierasz. Już ci odpowiadam, bo tu powolutku widzę, czas się antenowy kończy. To tak na szybko. Słuchaj, więc tak, pozyskiwanie klientów, masz rację, to trwało lata. Natomiast pomysłów było dużo, tu jest kreatywność. Kiedyś pamiętam, że kiedyś ten hosting serwerów gier kojarzył się tylko z tak zwanym e-sportem, tak? Czyli ludźmi, którzy traktują granie w gry jak sport i biorą udział w różnego rodzaju ligach i tak dalej. A myśmy zauważyli taką fajną niszę, którą były powstające dopiero co takie sieci serwerów gier. I jako pierwsi w ogóle w większości różnych rzeczy wymyśleliśmy je od zera i tutaj kreatywność ta nasza Polska dała sobie znać. Na przykład zrobiliśmy program partnerski, tak? Na którym jako pierwsi w hostingach serwerów gier, gdzie można było 20% od zakupów innych uzyskać, to się strasznie szybko rozniosło po całej masie różnych stron. Aha. Do tego stopnia, że nagle wylądowaliśmy, słuchaj, w sandboxie Google'a, bo nie wierzyli, że tak szybko możemy podskoczyć. No. Po trzech dniach nas wypuścili z tego sandboxa. No. Więc było śmiesznie i zabawnie. I takie były początki, tak? A te początki były bardzo, bardzo pionierskie, bo to były naprawdę pionierskie czasy. No, ja pamiętam te czasy, kiedy w Duma jeszcze grałem, wiesz, na kilku PC-tach, no taka mini sieć, tak? Quake'a, no, stare dobre czasy. No. Stare dobre czasy, tak. Natomiast to drugie pytanie, kolokacja. Tak naprawdę, wiesz co, no jesteśmy mistrzami byliśmy. Bo teraz to już teraz się narobiło węzłów całe tyle, że już się gubimy w tym, ale byliśmy mistrzami, że tak powiem, w infrastrukturze polskiego internetu. No siłą rzeczy, wiedzieliśmy gdzie jest, jak biegnie jaka trasa od jakiego operatora. To się w tej chwili mocno zmieniło, bo powstało dużo różnych nowych punktów wymiany ruchu, ale kiedyś było tak, że wszystko szło przez Warszawę. Czyli wiadomo było, że jakaś serwer w Warszawie masz najniższe opóźnienie, koniec tematu. Ja nawet mogę ci powiedzieć, lokalne, że większość przez centralę na Kosykowej i Piękną. Dokładnie. Natomiast nie, przez LIM. Jeszcze raz? Przez LIM szło. LIM. No to budynek LIM-owski w Mariocie, tak? O tym mówisz? No, czy... I w Mariocie, dokładnie. To szło przez Mariotę, tam były te punkty, dobra. Tak? No, okej, jedziemy dalej. Mhm. No natomiast jeżeli chodzi o tych LIM, porobiły się tych punktów, no zapewne wiesz, jakieś takie, wiesz, śląskie, jakieś pomorskie, jakieś tam wielkopolskie, poznańskie.
Więc w tej chwili kiedyś było tak, że człowiek, który był w Poznaniu, to miał niższy ping od jednego operatora do serwera, który stał w Warszawie, niż do tego, który ma w Poznaniu, tak? Tak. To się troszeczkę już wyrównało, ale powiem, że nadal ten ping w Warszawie jest generalnie raczej jednolity dla wszystkich, no bo ten, co z Poznania, będzie miał do Poznania niższy ping, ale jak będzie miał na swoim serwerze graczy z Gdańska, no to już nie będzie miał najniższego pingu w Poznaniu, bo to znowu przejdzie przez Warszawę. Mhm, dokładnie tak. W Warszawie. Dlatego po prostu Warszawa jest tym punktem, gdzie trzeba trzymać serwery dla Polski. Wszystkie muszą mieć małe, niskie opóźnienia, czyli głosowe również. Tak. No, czyli jednak po prostu środek Polski, Warszawa i za bardzo... Środek, ale logiczny środek Polski, logiczny. Tak. Infrastrukturalny środek Polski, bo przecież Warszawa nie leży w samym środku Polski, już Łódź jest bliżej, geograficznie. Aha, czyli po prostu, no ale to musicie mieć w tej chwili bardzo dobrą wiedzę na temat po prostu ruchu BGP i... Wiesz, to posiadamy swój własny AS, tak? Jesteśmy independent providerem, no więc coś nie coś wiemy na ten temat, ale nie powiem, zaobserwowaliśmy również tą usługę na zewnątrz, żeby się skupić głównie na serwerach gier. Realizuje nam to zaprzyjaźniona firma i tyle, tak? I się zajmuje tym wszystkim. No właśnie, bo to trzeba analizować na bieżąco, bo to się troszeczkę zmienia. Wiesz, Tepsa też... Co chwila trzeba aktualizować. Korowe routery zmieniła Tepsa też kilka razy, to że tak powiem, adresacje się tam zmieniały, także to... Dopóki mam okazję, chciałbym pozdrowić panów z Multimedii, dlatego że już od dłuższego czasu idą przez zapchany do Atmana. No to właśnie. Przez zapchany... Cokolwiek to znaczy, chłopaki, cokolwiek to znaczy. Zapchany węzeł tepsowy, tak, z którego nie korzystają. No i zjadła, nie chcą tego zmienić, dzięki temu klienci Multimedia mają pingi po 70. Gratuluję. No właśnie. No dobra, to życzę powodzenia, Michał, w tym biznesie, a tobie, Kamil, no cóż, no życzę powodzenia Wielkiej Brytanii, natomiast no mam nadzieję, że Polski jeszcze do końca nie opuścisz. No nie, w Polsce będę dokładnie, mój drogi, pół roku minus jeden dzień. Jeszcze. No jeszcze. No jak będzie ciepło. Tak. Dobra, pierwszy pogadamy na ten temat. No jasne, trzymaj się, pa. W odwrotnym kierunku niż bociany. Dokładnie. A ty wiesz, te bociany to aż do Zambii lecą? Te nasze z Polski? To jest, wiesz... Na drugą stronę Afryki, nie to, że tylko do Egiptu dolecą, czy gdzieś tam, tylko a że tam hen odnośnie bocianów, nie? A słuchaj, odnośnie tych gier, to jaka teraz gra jest najpopularniejsza u ciebie? Zresztą to nadal jest Counter-Strike, ale tu rzeczywiście Minecraft ściga go. Counter-Strike 1.6 w wersji, w tej chwili wyszedł Counter-Strike Global Offensive, którego silnie promujemy i staramy się, żeby, bo jest to taki logiczny jego następca, co sobie się to nie udało. CSGO go tutaj godnie zastępuje, zwłaszcza, że większość rozgrywek e-sportowych właśnie pożegnała się z Counterem 1.6, przeszła na CSGO. Jasna sprawa. No i tyle w tym temacie. No Minecraft, tak? Minecraft w tej chwili robi niesamowitą furorę, jest to bardzo fajna gra również. Ale taka nudna trochę. Nudna, zależy co, no. Tak naprawdę nieważne co, ważne z kim, tak? Jak się na serwerze zbierze dobra ekipa, no to jest zabawa, tak? Jak się nie ma, jak się człowiek chce samemu grać, no to faktycznie można zasnąć. Można zasnąć, rzeczywiście, bo to takie, no strasznie nudne. Ja nie lubię tego typu gier. A, nieważne, nie o tym mamy dzisiaj rozmawiać. Dobrze, dzięki Michale za rozmowę. Mam nadzieję, że te wszystkie techniczne rzeczy nie były takie straszne dla słuchaczy, bo dla mnie to było straszne. Chciałeś powiedzieć w rozmowie przed chwilą z Marcinem, że cały ruch przechodzi przez hotel Marriott internetowy kiedyś? Kiedyś tak było, wszyscy się śmiali, że jakby tam dokonano zamachu a la World Trade Center. To Polska nie ma internetu i to na bardzo długo. No popatrz, a internet chyba robili po to, żeby właśnie jakby był atak jakiś, no to żeby to chodziło, nie?
Nawet w Polsce spieprzą w internet. Nie, no to jest po prostu coś fenomenalnego. Nie, wiesz, no to się już zmieniło. Wiesz, to były braki infrastrukturalne, podejrzewam. No na pewno, na pewno. W tej chwili tych światłowodów się jednak kładzie i buduje. No jeżeli, ale to w ogóle no takie centra, to chyba powinno się pod miastem budować. No po co to w centrum Warszawy robić, tam gdzie najdroższe nieruchomości są. Wiesz, to z tego, co moja skromna wiedza mi pozwala powiedzieć, to po prostu były wynajmowane pomieszczenia. No na pewno, na pewno. Wiesz co, w Gdańsku też istnieje coś ala taki LIM, to jest budynek słynnego Zieleniaka, gdzie po prostu schodzą się wszystkie światłowody, tak, wszystkich operatorów. Stąd też wynajem pomieszczeń tam i tam porobione różnego rodzaju serwerowe, tak, jakieś data center mniej lub bardziej profesjonalne. No jest to też powierzchnia biurowa i tyle, no. Jasna sprawa. Dobra, Michale, wielkie, wielkie dzięki, no i co, powodzenia w wyprowadzce do Anglii. I żeby twoi klienci tego VAT-u nie płacili, no bo to szkoda po prostu. No ale tutaj ci oczywiście pomogę, co tam trzeba, to doradzę. I się nawet śmieję, że po tym moim wpisie ostatnim na blogu, no to mój księgowy podwoi obroty. Znaczy ten angielski księgowy. Zresztą bardzo fajny chłopak. Dobra. Bo ma to spore szanse. Dobra, no to trzymaj się, Michale, i co, teraz pogramy w coś na twoim serwerze. O, to będzie fajna końcówka dnia. Trzymaj się, hej. Hej. Albert, wychodzimy!